To będzie taki vlog, w którym jak ognia będę unikała pewnego słowa na literę S. Po polsku ma ono 4 litery i w środku KS, po angielsku 3 litery i X. A rzecz będzie o pierwszym razie, dlatego pewnie już się domyślacie, o jakie słowo chodzi. To taki wakacyjny temat, prawda? Pierwsze miłości, chodzenie za rękę na plaży, słońce, ciepło, a to wszystko sprzyja wiadomo czemu. I o tym właśnie opowiedział ostatnio w wywiadzie Magdzie Małek Antek Królikowski, który wyznał, że swój pierwszy raz przeżył w wieku 14 lat. 32 lata, chłopaku. Tak, pierwszy raz miałem jak miałem lat 14. Cóż można powiedzieć na ten temat? No wiadomo, Antek był jeszcze wtedy dzieckiem i sam teraz przyznaję, że było to dużo, dużo za wcześnie. Teraz, gdy patrzy na swojego brata, który ma 13 lat, mówi, jak to w ogóle było możliwe. Ale Antek wcale nie był rekordzistą, jeżeli chodzi o młody wiek inicjacji. Wiadomo jakiej, unikamy słowa na S. 13 lat miała Doda. Doda, która o swoim pierwszym razie już kilka razy opowiadała, a co było w nim takiego wyjątkowego, że przeżyła go z koleżanką. Jak mówi, w tej koleżance nie podobała jej się figura czy też biust, była ona nawet taka trochę w męskim typie, jednak Dodzie właśnie ten typ zbliżenia bardzo odpowiadał, bardzo jej się spodobało i ma z tego czasu dobre wspomnienia. Teraz w wielu wywiadach Doda mówi, że cieszy się, że miała to doświadczenie z kobietą, ponieważ jeżeli kobieta nie miała takiego z drugą kobietą, to w ogóle nie powinna się wypowiadać na temat seksu. Dużo starszy od Dody był Cezary Pazura, który swój pierwszy raz przeżył w wieku 19 lat. Niestety, był to czas, kiedy przeżywał smutek związany z tym, że nie dostał się na studia. Pojechał z kolegą na kemping w Kołobrzegu i tam, w namiocie obok, w jedynce, nocowała pewna atrakcyjna dziewczyna i to ona z Cezarego zrobiła mężczyznę. Ale aktor nie wspomina tego najlepiej. Mówi, że po tym pierwszym razie nabawił się nerwicy oraz anginy ropnej. Często jest tak, że bardzo młode osoby wolą wybrać jako partnera do tego pierwszego razu kogoś bardziej doświadczonego, starszego i tak było w przypadku Natalii Siwiec, która miała zaledwie 14 lat, kiedy w świat erotyki wprowadził ją jej starszy chłopak, który miał już wtedy 23 lata. Był koszykarzem, Natalia wysiadywała na boisku, żeby zwrócił na nią uwagę, no i zwrócił uwagę. Halo, ale czy ta historia czasami nie podchodzi pod prokuratora? Jednak w tym moim vlogu chyba tą taką najbardziej poruszającą historią będzie ta o Agnieszce Chylińskiej, która miała 18 lat, kiedy oddała swoje serce mężczyźnie, który niestety nie potraktował jej zbyt dobrze. Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. Jak ona to wspomina, przyszła do niego z miłością, oddaniem i swoją cnotą. A on potraktował ją jak... Mimo że według badań średnia wieku inicjacji seksualnej wynosi 18 lat w Polsce, to jednak okazuje się, że wiele osób bardzo wcześnie przeżywa tę pierwszą miłość cielesną. I tak było w przypadku gwiazd, o których Wam opowiedziałam. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, a może zechcecie podzielić się swoimi własnymi doświadczeniami. A na koniec polecam Wam jeszcze moją książkę, w której znajdziecie dużo więcej historii, między innymi o inicjacji, ale również o zdradzie, o miłości, o fantazjach. Wiecie, to tak jak wspomniałam, już taki wakacyjny, gorący temat. Do następnego razu. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i dajcie dzwoneczek. Wtedy będą Wam się przypominać moje najnowsze filmy. Do zobaczenia.